Cześć, witam was bardzo serdecznie. Chodzą pogłoski, że na nowo formują obrońców świtu. Łowców wampirów czy coś takiego. W starej twierdzy nieopodal pękniny. Rozważam przyłączenie się do nich. Cześć, witam was bardzo serdecznie. To oczywiście kolejny odcinek Skyrim i nie macie pojęcia, jak trudno jest rozpocząć odcinek w mieście pełnym ludzi, gdzie każdy stara się kogoś... Odejdź ode mnie, ochydna kobieta. Miesiwa są zbadane i wolno od kamienicy. Nie przegapcie okazji. Kupcie buteleczkę oryginalnego elfskiej krwi Halberu. Tylko 20 septimów za sztukę. Posłuchaj mojej rady. Nie słuchaj tej gadaniny o rzeźbiarzu twarzy z wyszczerbionej bani. Z tego, co słyszałem, to raczej rzeźbiarz twarzy. Gdyby spłacił dług, nie musiałabym nic mówić. Pierwszy raz w mieście. Na ryby pewnie. No właśnie, dobra, porozmawiajmy z Brynjolfem. Obie wiemy, że wyszłaś za tego rybaka dla złota. Nie musisz przede mną udawać. Nic nie równa się z łowieniem ryb na jeziorze Honrich. Spróbuj kiedyś. Nie dzięki. Dobra, młody, chcesz sobie dorobić? Dobrze, zaczynajmy. Dobrze. Poczekaj, aż narobię zamieszania. Pokaż wtedy, na co cię stać. Wszyscy, jeśli chcesz coś zjeść, Maris sprzedaje świeże ryby, złowione przez tutaj obecne. No cóż, Brynjolf narobi zamieszania. Ja muszę ukraść... Okej, jestem wykryty. Jak mogę się schować? Okej, jesteśmy w ukryciu. Spróbujmy otworzyć zamek. No to nie był najlepszy początek. Tak lepiej. Otwórzmy szkatułkę. Nie podchodź bliżej. Okej, spokojnie. Czy jestem wykryty, czy... Dobra, jesteśmy w ukryciu. Otwórzmy szkatułkę. Zabierzmy pierścień. Okej, wszystko jest okej. W tym momencie musimy go... podłożyć. Problemem jest twój brak poszanowania praw obowiązujących na tej ziemi. Czas, by sprawiedliwości stało się zadość. No okej, to może być problematyczne. Wolę zginąć raczej nie, ponieważ rozpęta się tutaj piekło. Nie chcę iść do więzienia, zapłaćmy 5 sztuk złota. Masz mnie, zapłacę moją grzywnę. Mądryś, pójdziemy do zamku. Skonfiskujemy wszelki skradziony towar i będziesz wolny. Po zapłaceniu grzywny, naturalnie. No okej, nie wiem, jak w tym momencie wygląda sprawa z moim questem. Chodźmy porozmawiać z nim jeszcze raz. Chyba zbyt wiele się po tobie spodziewałem. No właśnie. Jesteś w pękninie, w celach turystycznych. Chyba zbyt wiele się po tobie spodziewałem. W domu Mary wszyscy. Nie myślałem, że dasz się capnąć. Zresztą, co ja się dziwię? Wszystko idzie ostatnio jak po grudzie. Co się dzieje? Moja organizacja miała złą passę. Ale tak to już chyba bywa. Nieważne. Mimo, że robotę udało ci się spaprać dokumentnie, to i tak myślę, że masz w sobie to coś, czego szukam. Wokół jest pełno złota, wystarczy tylko wyciągnąć rękę, jeżeli masz na tyle odwagi. Dam sobie radę. No dobra, sprawdźmy, ile to warte. Grupa, którą reprezentuję, urzęduje w szczurzych norach pod pękniną, w tawernie zwanej Wyszczerbioną Banią. Staw się w niej w jednym kawałku, a zobaczymy, czy się nadajesz. Miło cię poznać. Jestem kapłanką w świątyni Mary. Okej. Kup zbroję i przeżyj. Klejnoty, mikstury, egzotyczne składniki. Dobra, spróbujmy stąd odejść, ponieważ zaczyna boleć mnie głowa od każdego, kto próbuje mi coś sprzedać. Wydaje mi się, że szczurze nory będą gdzieś na dole. Kup zbroję od Grelki. Czy w tym momencie pies podąży za nami? Może na wszelki wypadek użyjemy schodów. Jest pies, gdzie jest Lidia? Lidio? Dobra, jest i Lidia. Odnajdźmy więc szczurze nory. Kosztowności legendarnego argoniańskiego wyrobu. No dobra, to nie było trudne. Nareszcie trochę spokoju i ciszy. Przypuszczam, że czekają tutaj na nas tony szczurów. No nie wiem, Draw. Obedrą nas ze skóry, jeśli dowiedzą się, że to robimy. Dlaczego zawsze zachowujesz się jak duże dziecko? Doprowadziłem nas tak daleko. Tak daleko? Żyjemy w ścieku.
Twierdziłeś, że do tej pory będziemy mieć dom tak duży jak czarne róże. Ty martw się rozbijaniem ludziom głów, a ja będę się martwić o Kilkie. Dobrze? Dobrze, dobrze. Zamierzam sprawdzić wejście do szczurzych nor. Zaraz wracam. Okej, rozpoczęła się zabawa. Miałem nadzieję, że nie będą negatywnie do mnie nastawieni. Padli dosyć szybko. Lidia wspomagała łukiem, pies oczywiście na flance. Zabierzmy złoto oraz ametyst. Przeszukajmy drugie ciało. Nie chcę z tobą rozmawiać. Nie rozmawiam z psami. Tak lepiej. Złoto, trucizna oraz nic ciekawego. Chodźmy więc w głąb szczurzych nur. Mam nadzieję, że moja odmiana jest prawidłowa. Bądź w głąb szczurzej nory. Będzie prościej. Okej. Udało mi się ominąć pułapkę. Może podpalmy to coś. Dobra, to nie wygląda, jakby nam pomogło. Jest i pierwszy szczur. Załatwiony praktycznie przez psa jednym ciosem. Tutaj raczej nic ciekawego, oprócz jedzenia. Chodźmy więc dalej. Nie trzeba było tu. What the fuck? A ty kto? Kto? Przez moment myślałem, że trafię psa. Na szczęście to się nie stało. Okej, nie chcę wiedzieć, do czego służy ten kawał drewna. Okej, on od razu standardowo był do mnie negatywnie nastawiony. Przeszukajmy jego ciało na wszelki wypadek. Standardowo złoto. Nie wiem, czy chcę iść tędy. Ponieważ mój quest definitywnie prowadzi mnie w lewo. Na wszelki wypadek przejdźmy też w tą stronę. Okej, jest i Lidia. Wydaje mi się, że po prostu przeszliśmy drugą stroną. Lidia prawdopodobnie nie chciała zeskoczyć na dół. Przeczytajmy książkę. Okej, ja nie chciałem kraść. Ja chciałem tylko przeczytać. Tutaj co? Zamek typu ekspert. Okej, spróbujmy wykorzystać kilka wytrychów. Przy moich umiejętnościach to jest prawie niemożliwe. Chociaż, o ile dobrze pamiętam, chyba już udało mi się kiedyś otworzyć zamek na tym poziomie. No dobra, jeszcze jeden. Cóż, jakimś cudem udało otworzyć się zamek. Sprawdźmy, co znajduje się w środku. Następnie wrócimy. Okej, w środku nie znajduje się nic. To jest miejsce, w którym zabiliśmy chyba szczura. Podążajmy więc za naszym questem. No i cóż, trafiliśmy do wyszczerbionej bani. Odłóżmy moje magiczne ręce. Mogę mieć tylko nadzieję, że tym razem wszyscy nie postanowią mnie zabić. Że to była jakaś tutaj próba. Spokój, Pryniol. Te dni już nie wrócą. Mówię ci, to co innego. Wszyscy już to słyszeliśmy, Bryn. Przestań się łudzić. Czas spojrzeć prawdzie w oczy. Ty, Vex, Merce, jesteście ginącym gatunkiem. Wszystko się zmienia. Gatunek na wymarciu, he? To co powiesz o tym? No właśnie, co powiesz o tym? No, nawet zrobiłeś na mnie wrażenie. Nie byłem pewny, czy jeszcze cię zobaczę. No cóż, było dosyć łatwo. Łatwo tu dotrzeć. Osoba godna zaufania i harda? Robi się z ciebie niezły rarytas. Dobra. Skoro już narobiłem ci smaku akcją na targu, to może zajmiesz się kilkoma dłużnikami? Nie wiem, czy chcę w tym momencie się z nimi mieszać, ale wydaje mi się, że jest to jedyna droga do odnalezienia naszego starca, więc dłużnicy, co takiego zrobili? Prawdopodobnie wiszą im pieniądze. Wiszą naszej organizacji sporo grosza i uznali, że nie spłacą długu. Masz im wyjaśnić, na czym polega ich błąd.
Okej, okay, brzmi nieźle. Kim oni są? Kirawa, Bersi Miodoręki i Helga. Załatw sprawę należycie, a obiecuję ci stałe miejsce w szeregach naszej organizacji. Jak mam to załatwić? Szczerze mówiąc, dług to sprawa drugorzędna. Ważne jest to, aby do nich dotarło, że nie wolno nas ignorować. Muszę cię jednak ostrzec. Masz nikogo nie zabijać. To źle wpływa na interesy. No to jest jak najbardziej, po mojej myśli, załatwione. Dobrze. Jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji o celach, służę. Zbieraj się. No cóż, potrzebuję informacji, jednak na początek szukam pewnego starca. Prawdopodobnie ukrywa się gdzieś w szczurzych norach. Tak, na pewno go znam. Ukrywa się w labiryncie szczurzych nor. Grubo nam płaci, żeby nikt o tym nie wiedział. No cóż, wygląda na to, że wiemy, gdzie znajduje się starzec. Zapytajmy więc o cele. Pomożesz mi z Bersim? Trudno bardziej upartego faceta. Kluczem jest ta paskudna, krasnoludzka urna, którą trzyma w sklepie. Rozwal ją na kawałki, to inaczej zaśpiewa. No okej, okay, mamy coś na Bersiego. Opowiesz mi o Heldze? Helga jest oddaną wyznawczynią Dibelli i ślepo wpatruje się w posążek bogini, który trzyma w spalni. Użyj go przeciwko niej, a na pewno się złamie. Mamy coś na Helgę? Powiesz mi coś o Kirawie? Kirawa jest uparta, ale rodzina jest jej słabym punktem. Porozmawiaj z Talen Jay w gospodzie pod pszczelim żądłem i zobacz, czy uda ci się coś z niego wyciągnąć. Są w zażyłych stosunkach, jeśli rozumiesz, co mam na myśli. No dobra, rozumiem, co masz na myśli, wiemy, gdzie jest starzec. Znamy słabe punkty naszych celi. Będę tu czekać, aż skończysz. Czy możemy porozmawiać z barmanem? Gdziekolwiek... On w tym momencie jest? Chcesz porady? Porozmawiaj z Brynjolfem. Ja mam lepsze rzeczy do roboty. Okej, okay, czy... coś dla nas? Vex może w tym momencie wycenić mój klejnot? Chcesz porady? Porozmawiaj z Brynjolfem. Ja mam lepsze rzeczy do roboty. Na razie chyba nie może wycenić naszego klejnotu. Może będę miał dla ciebie coś do roboty. Odejdźmy gdzieś na bok, gdzie nikt nie będzie mi przeszkadzał. Ja sobie przeglądnę moje questy. No i cóż, na razie olejemy sobie quest ze ściąganiem długów. Skupimy się na szczurze zapędzonym w kąt. I szczur zapędzony w kąt prowadzi nas w tą stronę. Czy to jest żołnierz? To zbyt łatwe. Okej, zostaliśmy wykryci od razu na starcie. Jak mogłem nie trafić dwoma fireballami? Okej, chyba wpadł w pułapkę, co jest mi jak najbardziej na rękę. Ktoś jeszcze? Nie wiem, gdzie poflunął mój ognisty pocisk przed chwilą. No dobra, żołnierz załatwiony. Wygląda na to, że była tylko dwójka. Nie wiem, jakim cudem tam dostał się mój pies. Jest Illidia. Przeszukaj mi ich ciała. No dobra, nic ciekawego. Tutaj troszkę lepiej. Całkiem niezła szata. Chodźmy więc głębiej. Nie chcę brać topora. Pies, sorry. Serio? Nie jestem do końca pewien, czego w tej chwili szukamy. Czy mogę... zejść tędy? Raczej nie. Wydaje mi się, że musimy zejść tędy. Okej, okay, stoimy w kałuży czegoś, co może bardzo szybko się podpalić, więc może wyjdźmy. Tutaj mamy jakiegoś rodzaju drogę, która prowadzi nas... cóż, do jakiegoś rodzaju komnaty. Z całkiem niezłym toporem oraz darmowym złotem. Próbujmy pójść na górę, chociaż wydaje mi się, że musimy iść w dół, tam gdzie kierował nas nasz quest. Okej, Lidia przeszła drugą stroną, więc wydaje mi się, że jesteśmy w dobrym miejscu. Nie wiem, skąd tutaj wziął się talmorski żołnierz. Wygląda na to, że Lidia się już nim zajęła. Okej, wróciliśmy w to samo miejsce.
Czyli w tym momencie pójdziemy tędy. No i cóż, moje ulubione miejsca, czyli labirynty. Mam nadzieję, że nie będą naszpikowane pułapkami w tym momencie. Nóż? Tak. Książka? Tak. What the fuck? Tak. Kałamasz? Nie. Czy ktoś mi wytłumaczy, o co chodziło? Porozmawiajmy. Wyjaśnił mi wszystko. Wcześniej, gdy jeszcze potrafiłem zrozumieć. Nie pamiętam tego, ale nadal wiem. What the fuck? On ci powie. Wystarczy zapytać. Nawet nie musisz pytać. On i tak ci powie. No dobra, nie będę nic kraść temu gościowi. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Kałamasz. Kami. Nie, nie, nie. Dobra, nie chcę na ciebie krzyczeć, Lidia, więc proszę przesuń się. Wreszcie wiem, co to wszystko znaczy. Po co to... Fus! Roda! Przepraszam, nie miałem innego wyjścia. Okej, tutaj chyba nie ma nic ciekawego. Drzwi wyglądają dużo bardziej interesująco. A kim ty jesteś? Odejdź, odejdź. Idź sobie. Ej, nie chcę z tą walczyć. Zamknijmy jej drzwi. Czy to oznacza, że ty też chcesz atakować? Nie, ty jesteś spokojny. Okej, chyba zje ją pies. Tak czy inaczej. Nie wiem, dlaczego mnie zaatakowała, ja nic nie zrobiłem. A ty kim jesteś? Chodź tu, chodź tu, chodź, chodź! Jesus, o co chodzi? Co to jest za miejsce? Czy to są... To jest więzienie? Dzisiaj sobie podjem, kochanie. What the fuck? Niech ktoś coś zrobi! Czy on mówił o psie, czy on mówił o mnie? Kanibal. Wszędzie kanibale. Nawet w Skyrim. To wygląda dużo bardziej interesująco. Idź sobie! Esbern, otwórz drzwi, nie mam złych zamiarów. Co? Nie, to nie ja. To nie ja. Nazywam się Esbern. Nie wiem, o czym mówisz. Czy to jemu mieliśmy powiedzieć coś o mrozach? Talmor cię odnalazł, musisz się stąd wynosić. Nie, nie będziemy go okłamywać. Spokojnie, przysłała mnie delfin. Delfin? Jakim cudem udało ci się ją znaleźć? A ona skierowała cię tutaj. I oto jestem złapany w pułapkę, niczym szczur. Spokojnie, ja nie łapię cię w pułapkę. O co tutaj chodzi? Delfin potrzebuje twojej pomocy w powstrzymaniu smoków. To mnie szukają ostrza. Jestem smoczym dziecięciem. W czużych norach są agenci Talmoru, szukają cię. Powiedzmy mu o smoczym dziecięciu, nie chcę wpływać na jego perswazję na razie. Słucham? Smocze dziecię? Czyli jednak jest jakaś nadzieja. Lepiej wejdź do środka. Szybko. W szczurzych norach widziano agentów Talmoru. Okej, czyli... To zajmie tylko chwilkę. Esbern nam zaufał. Ten się zawsze zacina. O, proszę. Jeszcze tylko kilka. Tylko nie wyskocz z mieczem na mnie, proszę. A okej, on ma tyle zamków. Zrobione. Proszę, wejdź. Czuj się jakoś tak lepiej. Teraz możemy porozmawiać. Ty... Smoczym dziecięciem? Czy to prawda? Jak najbardziej. Tak, delfin uważała, że to ważne. Ważne? O wiele bardziej niż myśli. Jeśli jesteś smoczym dziecięciem, to... To wciąż jest nadzieja. Przez tak długi czas mogłem jedynie bezsilnie przyglądać się, jak nadciąga nasza zguba. Zguma? Masz na myśli powrót smoków? Smoki? Fy. Można je zabić. Ostrza zabiły ich wiele w czasach,
gdy były jeszcze zabójcami smoków. Nie, smoki są jedynie ostatnim symbolem końca czasów. Okej. Mówisz o dosłownym końcu świata? Końca czasów? Sprawy mają się aż tak źle? Jeszcze do tego nie doszliście? Co jeszcze musi się stać, byście się obudzili i zobaczyli, co się dzieje? Alduin powrócił, jak przepowiedziano. Smok z zarania czasów, który pożera dusze zmarłych. Nikt nie ucieknie przed jego głodem, ani tu, ani w zaświatach. Alduin pożre wszystko, a ten świat się skończy. Nic go nie powstrzyma. Okej, o ile dobrze pamiętam, Alduin jest czarnym smokiem. Alduin, smok, który wskrzesza pozostałe? Tak. Tak. Widzisz? Wiesz, ale nie chcesz zrozumieć. Chcę. Jest jeszcze nadzieja, Esbernie. Jestem smoczym dziecięciem. Masz rację. Zapominam się. Tak długo żyłem bez żadnej nadziei. Przepowiednie są jasne. Jedynie smocze dziecię może powstrzymać Alduina. Musimy iść. Szybko. Zabierz mnie do Delfin. Mamy wiele do omówienia. Ale daj mi jeszcze chwilkę. Muszę zebrać kilka rzeczy. Tego mogę potrzebować. Nie, nie. Bezużyteczne śmieci. Gdzie ja położyłem swój opatrzony przypisami Anuad? Jedną chwilkę. Wiem, goni nas czas, ale nie wolno nam zdradzać sekretów Talmorowi. Muszę przynieść jeszcze coś. Cóż, to chyba wystarczy. Chodźmy. No i cóż, wydaje mi się, że w tym momencie zakończymy sobie odcinek. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i jak zawsze do usłyszenia następnym razem. Cześć!